Cześć kochani, witam was serdecznie na sobotnim... Nie wiem, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia. Ale witam was w każdym razie na vlogu. Słuchajcie, postanowiłam, że będę nagrywała po prostu aparatem, który nie ma podglądu i nie będę patrzyła w podgląd. I to jak się nagra, tak się nagra i się nie będę w ogóle przejmowała tym, czy jestem w ostrości, czy nie. Po prostu będzie tak, jak wyjdzie. Tak, dzisiaj jest piątek jednak. I dzisiaj jest święto. Ja postanowiłam dzisiaj nagrać vloga, dlatego że po prostu dzisiaj mam plan pojechać do Ani i tak sobie pomyślałam, że to będzie fajna okazja, żeby po prostu nagrać vloga. Nie wiem, jakoś tak co się wam zresztą tłumaczę, po prostu nagrywam vloga wtedy, kiedy mi się chce, bo na tym polega nagrywanie vlogów. No i słuchajcie, co chciałam wam powiedzieć? Chciałam wam powiedzieć tylko tyle, że ostatnio byłam w Mojito i kupiłam bardzo fajne spodnie i zaraz wam pokażę. A więc kupiłam dżinsy, które oczywiście no nie wyglądają teraz atrakcyjnie, no bo to wiadomo, zawsze na człowieku to wygląda lepiej. Tu mają takie zameczki, mają zwężone nogawki, są z takiego fajnego, grubszego trochę dżinsu. Nie są takie leggingsowe, wiecie o co chodzi. No i to jest rozmiar, ja mam rozmiar 38. I powiem wam, że one bardzo fajnie leżą i bardzo fajnie wyglądają na tyłku. Tutaj mają takie jakby trochę... wiecie, porobione dziury, ale to nie są takie chamskie dziury, które, wiecie, że wyłażą wam kolana przez to, więc wygląda to tak całkiem, taki fajny dodatek, ale nie wygląda to tak chamsko. No i jeżeli chodzi o tyłek, to też tutaj są takie małe, drobne przetarcia, jak widzicie, ale też to nie jest takie, wiecie, chamskie, wulgarne, nie rzucające się jakoś mega w oczy. No i tutaj te... czekajcie. No i tutaj te końce, nie wiem jak to nazwać, ta, nie wiem nigdy jak to się wszystko nazywa. W każdym razie tutaj to mnie trochę tylko wkurza, bo to rzeczywiście wygląda tak, jakby po prostu spodnie wam się poprzecierały i jakby, no wiecie o co chodzi, jakby wam się tutaj po prostu te końcówki poprzecierały i tak jakby wam już tutaj wyłaziły nitki. I to nie wygląda fajnie, o, to już oczywiście brudne z czegoś. No w każdym razie tak to wygląda i nie wiem, moim zdaniem te spodnie są bardzo fajne. Oczywiście, wiecie... jak to spodnie w Mojito? Ogólnie no, do najtańszych nie należą, moim zdaniem 139 zł za spodnie, które nie są jednak całkiem z dżinsów wykonane, to nie jest jednak mało. No ale wiecie, no niestety trzeba się z tym pogodzić. Teraz jeszcze patrzę, tylko wiecie na co? Tu mamy skład, więc mamy 22% wiskozy, 13% poliestru i 1% elastanu. I właśnie przez to, że jest tylko 1% elastanu, to one nie są takie, wiecie, właśnie leggingsowe, tylko są takie normalnie leżące. Ja dzisiaj chyba będę je ubierała, więc po prostu sobie ewentualnie zobaczycie na mnie, jak one wyglądają, ale są bardzo fajne, no i ja ogólnie uważam, że spodnie z Mojito są spoko, dlatego że one po prostu zawsze... leżą, wiecie, w każdej partii, że tak powiem, ciała, bo czasami jest tak, że spodnie wam pasują na długość, a na przykład gdzieś tam w pasie wam odstają, musicie mieć pasek i to jest takie upierdliwe, a tutaj jednak one całkowicie fajnie leżą, więc polecam wam gacie z Mojito. Dobra, a teraz ja, pomimo tego, że jest święto, to postanowiłam trochę ogarnąć chatę, bo powiem wam szczerze, że no niestety no, w najlepszym stanie to ta chata nie jest. A to z tego względu, że jutro jest sobota i jutro jest mój dzień taki typowego sprzątania. No ale wiecie, jak to jest, jak są dzieci, a wczoraj były, no to ogólnie jest totalny mandżur, gdzie, no powiem wam, no właśnie, to już jest taka końcówka, wiecie, przed tygodniem, kiedy nastaje dzień takiego większego sprzątania, więc to jest w ogóle masakra. No ale biorę się za to, trudno. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zlinczuje, że w święto sprzątam, no ale jak mus to mus. Czy chciałam wam pokazać jedną rzecz, wczoraj wam pokazywałam na Instagramie. Kupiłam w sklepie Duka kubek i ten kubek wygląda tak, on jest tak przesłodki. No ja zdecydowałam się na to, żeby kupić dwa takie kubki, jeden dla siebie, a drugi dla Ani. No i właśnie one mają też taką przykrywkę, nie wiem w sumie do czego, bo chyba to nie trzyma za bardzo ciepła, no w każdym razie bardzo jest uroczy, bardzo mi się podoba i też widziałam, że na Instagramie też wam się ten kubek spodobał, więc jeżeli chciałybyście go zakupić, to on kosztuje 29,99 w sklepach Duka. Nie wiem, czy takie sklepy są w waszym mieście, ale w moim mieście od niedawna ten sklep jest. Dzisiaj w planie mam zrobić na obiad pieczeń w sosie pieczarkowym i właśnie za chwilę biorę się za to, aby ją wstawić. Powiem wam szczerze, że troszeczkę u mnie się zmieniły plany, jeżeli chodzi ogólnie o ilość filmów w ciągu tygodnia, a to ze względu na to, że po prostu od poniedziałku wracam do pracy. No i będę wracała do systemu dwóch filmów w tygodniu, no bo wiadomo, nie? Ja pracuję na cały etat i to wszystko musi mieć ręce i nogi, niczego nie można zaniedbać. Więc wracam do systemu dwóch filmów w tygodniu, no i mam nadzieję, że jakoś to przeżyjecie.
Ja też, bo wiecie, ja się bardzo wkręcam, bo to jest jednak coś, co ja bardzo lubię. No ale trzeba to wszystko pogodzić, niczego nie można zaniedbywać, więc dlatego też właśnie tutaj taka zmiana mała nastąpi. Ale spoko, myślę, że to nawet nikt nie zauważy za bardzo, bo myślę, że też nikt nie zauważył tego, że były trzy filmy. Dobra, co jeszcze chciałam Wam pokazać? Aha, jeszcze chciałam Wam pokazać statyw, który kupiłam do nagrywania, bo postanowiłam kupić trochę bardziej solidny statyw, dlatego że mój po prostu już był tak pokrzywiony, tak zdezelowany. Też ja go kupowałam na początku YouTube'a, kiedy też nie chciałam na to za bardzo kasy poświęcać, więc po prostu kupiłam byle by był. To jest, słuchajcie, największy błąd tak naprawdę. Więc postanowiłam, że kupię troszeczkę lepszy, taki solidniejszy. Troszeczkę droższy, no ale też co za tym idzie, jednak będę mogła trochę dłużej na nim polegać. No i przede wszystkim mój aparat będzie na nim prosto stał, ponieważ na starym statywie, niestety, ale wy tego nie widzieliście, bo ja nagrywam na białym tle, ale gdybym nagrywała na tle jakimkolwiek innym, to tło byłoby, wiecie, po prostu świat byłby troszeczkę pokrzywiony. Więc to byście wtedy widzieli. Dobra, zaraz Wam pokażę ten statyw. Kaj on je. Jak to mówią ślązoki. Dobra, jest. A więc to jest mój nowy statyw. On jest taki srebrny. I ma, no wiecie, wszystko co ma statyw, tylko ma jeden plus zasadniczy taki, że ma tutaj korbkę, którą jeżeli się to odkręci, to można, wiecie, podkręcać sobie wysokość tego statywu. I to jest fajne. Jeżeli chodzi o jego funkcję, no to tutaj jest taki element, na którym... Więc tu mamy taki element, na który się po prostu przykręca aparat i ten aparat sobie na tym stoi, a tutaj możemy to zamocować. Więc jak to tak dociśniemy, to tak to wygląda. Tutaj jeszcze jest moja parasolka jedna do nagrywania i tam jest w ogóle wszystko, bo tu jest, to jest ten mój, taki mój pokój, którego Wam nie pokażę na razie, bo ten pokój jeszcze nie jest zagospodarowany, więc wygląda generalnie jak piwnica. No, także tak wygląda taki statyw. No i cena takiego statywu to... O ile mnie pamięć nie myli, to chyba 60 czy 50 zł, no nie wiem, jakoś tak. W każdym razie jest już taki fajny, solidny, bo on właśnie tak fajnie, stabilnie stoi, także to jest bardzo ważna rzecz, właśnie szczególnie jak się chce mieć dobrą stabilizację obrazu i też jak się chce po prostu mieć, wiecie, prosty ten obraz, także tak to wygląda. Także to jest mój nowy zakup i to jest z firmy Esperanza się nazywa. W ogóle ostatnio za moim oknem, słuchajcie, tutaj siedzą takie duże muchy na mojej elewacji zewnętrznej. I powiem Wam szczerze, że mnie to zaczyna wkurzać, bo te muchy, one później mi wlatują do sypialni i generalnie później trzeba latać i je zabijać i się brudzi ściany. Że one tutaj sobie siedzą po prostu w ogóle jakby były u siebie. Ktoś powie, czemu zmywasz naczynia, skoro masz zmywarkę? Ale zmywam naczynia, pomimo tego, że mam zmywarkę, ponieważ, moi drodzy, najzwyczajniej w świecie puściłam zmywarkę, a po prostu po śniadaniu uzbierało się kilka rzeczy i dlatego właśnie muszę je umyć, ponieważ jak wiecie, ja nienawidzę, albo nie wiecie, nie wiem, zależy kto mnie ogląda, ale ci, którzy mnie oglądają dłużej, to wiedzą, że ja po prostu nienawidzę mieć nazbieranych rzeczy, które, wiecie, są w zlewie, po prostu tego nienawidzę. Nie cierpię, nie znoszę i dlatego ja zawsze po prostu sobie na bieżąco albo wkładam naczynia do zmywarki, albo jeżeli już zmywarkę puściłam i była full, to wtedy sobie po prostu te parę rzeczy, którymi się uzbiera, myję w rękach ze względu na to, żeby po prostu nie musieć patrzeć na to, że mam cokolwiek w zlewie. Po prostu takie, wiecie, zboczenie. Nie lubię tego, wręcz bym powiedziała, że nie znoszę i generalnie... Wiecie, każdy ma jakieś zboczenia, ja mam akurat takie, że ja muszę mieć pusto w zlewie, w ogóle ja mam takie zboczenie, że ja w ogóle muszę mieć czysto wszędzie, ale wy już to wiecie. Wiecie, że jestem zafiksowana i że marnuję życie na sprzątanie, bo niektórzy tak uważają. Na razie tak to zostawiam, bo na razie przecież nie sprzątam docelowo kuchni. W ogóle postawiłam Was na takim statywie, tym moim takim pajączku, więc nie wiem jeszcze jak to będzie, bo ten aparat jest trochę ciężki. Generalnie... Może być troszeczkę problem z tym, żeby on się trzymał stabilnie na takim aparacie, na takim statywie na nóżkach. Zaraz Wam pokażę ten statyw, bo nie wiem, czy Wam go już kiedyś pokazywałam. Dobra. No więc ten statyw to wygląda właśnie tak. Ma takie nóżki, ja na niego mówię pajączek i tutaj też się go właśnie tym takim dingsem, czekajcie, o tym, tu jest lepsze światło.
tym takim dingsem się go właśnie wkręca do aparatu i dzięki temu możemy sobie postawić właśnie i też możemy sobie na czymś zawiesić, możemy te nóżki ustawić tak, jak nam się podoba, bo te nóżki są, wiecie, wyginalne, więc to jest bardzo fajna sprawa. I dlatego ja też taki statyw posiadam i na nim nagrywam albo oglądam sobie czasami filmiki, jak na przykład coś robię w kuchni, ale zazwyczaj właśnie mam na nim telefon, jak nagrywam vlogi, bo jak wiecie, nagrywam vlogi zazwyczaj moim telefonem, więc też bardzo fajna rzecz, też nie jest zbyt drogi, bo chyba kosztuje 2 dyszki na Allegro, a warto takie coś mieć, jeżeli nagrywacie na YouTubie albo w ogóle lubicie oglądać filmiki, coś robić, żeby wam telefon właśnie nie spadł czy coś, no to taki statyw jest fajny. Po sprzątaniu czasem kąpiel, a w niej sól do kąpieli z firmy Tien z Lidla. Wanilia ekstrakcja i oczywiście nie widać tego efektu tutaj kolanie, no ale pojawia się całkiem fajnie. Ciemno jak w dupie, moi drodzy, ale jadę do Ani, jestem wyszykowana, także wybieram się i już jest ciemno, więc nie wiem, jak będę dalej nagrywać. Kogo przyszłam do mojej siostry. Yo. Dawaj, Buziaka. Dzień dobry. A ten oczywiście... się chce przywitać. Biały niedźwiedź. Trzymaj, siostra. Hashtag dary losu, bierz to. Trzymaj, to wezmę. Chodź tu. Pokaż, jak ty szczekasz. No, pokaż. Pokaż, na co cię stać. No, I just wanna say jeszcze bym chciałam pokazać jedną rzecz, mianowicie nalewka lwówecka. Wiem, że to alkohol, może się nie powinno na YouTubie tego pokazywać, ale każdy myślę, że zrobi z tym, co zechce. W Lidlu kupiliśmy wczoraj właśnie taką nalewkę. Bardzo fajnie ona w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o buteleczkę, bo wygląda tak bardzo, wiecie, po domowemu zrobiona. I tutaj w ogóle normalnie są wiśnie, jak możecie widzieć. Są to wiśnie w spirytusie. Powiem wam szczerze, jest ona bardzo dobra. Ja w ogóle, jeżeli już piję alkohol, to lubię czuć smak, a nie tylko, wiecie, nutę tylko i wyłącznie alkoholu, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. I dlatego właśnie sobie wyciągnęłam kieliszeczek i będę sobie za chwileczkę sączyć właśnie tą naleweczkę. Tak, wiecie, delikatnie, bez szaleństw. Ale polecam, bo naprawdę jest bardzo dobra. Już wczoraj troszeczkę się napiliśmy i muszę powiedzieć wam, że naprawdę jest bardzo, ale to bardzo dobra. Dobra, moi drodzy, ja wróciłam do domu. Jak widzicie, już jest troszeczkę ciemno. Już do was zresztą z auta, jak gadałam, to mówiłam, że jest już ciemno, no bo niestety, wiecie, taka pora roku, że się robi szybko ciemno. Ja odpaliłam oczywiście świeczki i w ogóle mam na sobie dzisiaj swetr, który zamówiłam na Allegro, taki kardigan trochę dłuższy, widzicie, o co chodzi. Bardzo mi się on podoba, chociaż nie do końca ma taki kolor, jak myślałam, że będzie miała. Jak widzicie, oczywiście nagrywam teraz końcówkę telefonem, ponieważ aparat mi się rozładował, teraz się ładuje.
A ja siadam do montowania dla Was filmu na jutro, czyli na sobotę. Także dajcie koniecznie znać, czy tego typu vlog Wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co robić. I my widzimy się w kolejnych filmikach. Pa! Sing it for